Hej kochani, dzisiaj ulubieńcy listopada. Wiem, spóźniłam się, jestem pewnie jedną z ostatnich, która teraz nagrywa. I ja Wam chciałam tutaj pokazać naprawdę kilku moich listopadowych ulubieńców. Kochani, tylko jedna rzecz z kosmetyków pielęgnacyjnych, ponieważ nie chcę pokazywać tego samego, co było w miesiącu poprzednim. Jeżeli jesteście zainteresowani, to odsyłam Was po prostu do filmiku ulubieńcy października. I to będzie krem Effaclar Duo, dobrze Wam znany. I on naprawdę mi pomaga, naprawdę działa, jest rewelacyjny. Ja go używam już naprawdę długi okres czasu. Czasami zapominam go po prostu nałożyć, jak się szybko maluję, ale ja go zazwyczaj nakładam pod podkład. I to jest dla mnie krem numer jeden. I on jest na niedoskonałości, trądzik, różne sypki, pory. I tak dalej. Możecie sobie o nim poczytać, jeżeli któraś z Was jeszcze o tym kremie nie słyszała. Następnym ulubieńcem to jest lakier z Flormaru, numerek 125. Jak widzicie, mam go jeszcze na paznokciach, jakieś resztki, ale są. Tu jest już trochę, już troszkę mi odprysł. I to jest lakier, który miałam przez cały listopad pomalowane paznokcie. Lakiery z Flormaru są naprawdę świetne, utrzymują się około 2 tygodni na paznokciach, jeżeli nawet myjecie naczynia, sprzątacie i robicie wszystkie normalne porządki i tam różne rzeczy, które wykonuje każda kobieta w domu, także naprawdę lakier jest świetny. Następna rzecz to jest korektor rozświetlający z FM. Tak wygląda w pędzelku. Ja go używam tutaj pod oczami, na nosek, brodę i tutaj jest naprawdę rewelacyjny. Rozświetla nam okolice oczu, nadaje takiego świeżego wyglądu, tuszuje nam worki pod oczami, te sińce. Jeżeli ktoś ma mocne, no to nie wiem, bo ja mam takie czasami delikatne, ale naprawdę produkt jest rewelacyjny i bardzo Wam go polecam. Następna rzecz to jest róż z Gosza, który widzicie już dosięga denka, ale jeszcze i tak mimo wszystko jest go tutaj sporo. I to jest numerek 42 Melon i on jest taki bardzo delikatny, naprawdę bardzo dużo go trzeba nałożyć, żeby po prostu było widać, że jest na policzkach i ja go właśnie nakładam, żeby właśnie był taki delikatny efekt no, tego różu na policzkach. Następna rzecz to jest rozświetlacz ze Slika i on wygląda tak. Tutaj jest lustereczko i on wygląda tak. Tutaj ma pędzelek, ale on jest okropny. I ja go, może nie codziennie, ale od czasu do czasu dawałam sobie na kości policzkowe i od razu ten makijaż zrobił się taki rozświetlony, delikatny, bo teraz w tym sezonie jesienno-zimowym właśnie brakuje nam tego rozświetlenia na twarzy, takiego zdrowego wyglądu cery. Także ten rozświetlacz świetnie sobie radzi. I ostatnia rzecz, moi kochani, to jest błyszczyk z Essence, który ja dostałam od jednej z moich widzek. Pozdrawiam Cię, Sandra, i dziękuję Ci bardzo serdecznie za niego. I on jest w takim kolorze ciemnego różu i on, jeżeli nałożony jest na ustach, to wpada nawet w taką czerwień. Rewelacyjny błyszczyk, ma cudowny zapach i świetnie wygląda na ustach. Kochani, to by było chyba na tyle. Jeżeli ktoś jest zainteresowany moimi ulubieńcami pielęgnacyjnymi, to odsyłam Was do filmiku Ulubieńcy października. Jeżeli filmik Wam się podobał, to zapraszam do subskrypcji, do komentowania i do kciuków w górę. Hej kochani!